Sprawa, o której chciałbym Państwu opowiedzieć, ma swój początek w tym miejscu, na obrzeżach Krakowa. To tutaj znaleziono ciało 36-letniego Pawła Pysia. Od ponad roku trwa śledztwo w tej sprawie i wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło. Paweł bardzo szybko się do mnie przeprowadził. Był wtedy w trakcie rozwodu ze swoją pierwszą żoną. No a później zrobił prawo jazdy właśnie na ciężarówkę, bo to było jego marzenie i zaczął jeździć ciężarówką. Od początku chłodnio uwoził leki. Jego trasy były od poniedziałku do piątku. Zazwyczaj były to takie trasy krótkie po Polsce. No i Paweł w poniedziałek pojechał w trasę. Normalnie rozmawialiśmy przez telefon. Przed 3 w nocy coś mnie obudziło, jakieś takie stuknięcie w domu. No i napisałam do niego SMS-a, czy wszystko u ciebie w porządku. On zadzwonił gdzieś, była 3:14, rozmawialiśmy około 1,5 minuty. I mówi, że właśnie się będzie rozładowywał, że jest na DPD i że po prostu, żebym szła spać, on rano zadzwoni, jak się zdrzemnie. Jak pan zapamiętał ten 7 maja? Pan wtedy wezwał policję, z tego co ja wiem. Do mnie zadzwonił spedytor. Nie wiedział, o co chodzi, bo był... Nie było z nim kontaktu takiego normalnego. Nie wiedział, gdzie jest, nie wiedział, co się... Po prostu rozkojarzony był całkowicie. I zadzwoniłem do niego i tak samo mówię, co się z tobą dzieje? On mówi, że spać mi się chce. Ja mówię, no to wstań, prześpi się. Ja mówię, ale to nie tak, że ci się spać chce. Tylko mówię, po głosie poznaję, że to jednak nie ten, nie o to chodzi. Powiedziałem mu, żeby wezwał karetkę. Bo on mówi, bo nie wiem, gdzie ty jesteś. On mi mówił, że jest w Warszawie, a on był w Krakowie. Od razu zadzwonił na 112. Gdzieś, nie wiem, po 9 czy 10 zadzwonili do mnie, że Paweł nie żyje. Udało mi się Pawła zobaczyć na drugi dzień po śmierci, w prosektorium. I miał ogromnego krwiaka pomiędzy brwiami. Miał lewą stronę twarzy posiniaczoną. Miał podbiegnięcia krwawe takie na ustach, usta opuchnięte. Tutaj pomiędzy wargą a brodą również miał takie podbiegnięcie krwawe. To udało mi się zauważyć. Miał głowę obłożoną legniną. Są spekulacje, że był pobity, że to, tamto, coś... No bo wie pan co, widział pan zdjęcia, był pan na pogrzebie, tak? Tak, tak, ja byłem. Byłem na pogrzebie, widziałem zdjęcia, tylko też... No są te ślady na twarzy, są też ślady na rękach. Ślady na twarzy to tutaj jedynie. Tak, było. Na ręku krwiak. To miał tutaj. Tam. Ale też miał tutaj, miał taki jak gdyby od zęba, wie pan, na taki punkcik. Jak pan się oprze o kierownicę, przykładowo tak, to zębem też można dotknąć. Także ja też jeździłem i wiem jak jest i jak nieraz człowiek zmęczony, to się stanie tak o kierownicę, oprze się już. Po prawie roku znaleźli przyczynę śmierci. Stwierdzili, że Paweł zmarł na padaczkę alkoholową. Ja tylko to wiem z relacji pani prokurator przez telefon. Paweł nie był pod wpływem środków żadnych toksyn, pod wpływem alkoholu. Był czysty całkowicie. Dopiero dzień pogrzebu po południu wróciliśmy do domu, to moja siostra z moją mamą założyły rękawiczki. Na czystym białym prześcieradle rozłożyło tą odzież. Okazywało się, że ona jest po prostu cała krwi. Z tej kurtki puchowej, tak jakby ze środka, ta krew ona jeszcze była płynna. Nawet samochodu nie zgasił. Na GPS-ie było, że 40 minut jeszcze był odpalony samochód. Czy tam 30 coś minut. Także było odpalone, on tylko stanął i się położył na łóżko i tyle. I wtedy już się to stało, że samochód był też... w takim dołku, że on na luzie jak był, to ani do przodu, ani do tyłu. I tyle dobrze, że nie stworzył zagrożenia tym dodatkowego, że tak się wyrażę. Zauważyłem, że jest moment, że samochód stoi to dłuższy czas w jednym miejscu, a nagle później się stacza, krotę tego. Tak, były takie chyba ze dwa momenty, jakby... Jakby się posunął do przodu, tak jakby poleciał ten samochód do przodu, nie? Tak jakbyś, jakby nie wiem, czy z hamulca, czy krotę tego. Wie pan, w samochodzie ciężarowym ręczny jest przeważnie tu z przodu i... Nawet jeśli jakaś szarpanina, czy tego można ręcznie na przykład odblokować, nie? I samochód zacznie się toczyć. Wątpię, żeby ktoś go wyjął i wrzucił. Paweł był wysoki, nie wiem, czy 120 kg, 130 kg ważył. To nie jest tak, że bezwładne ciało jest razy dwa praktycznie ciężkie. No tak. No, to jakby wrzucić taką osobę do kabiny. Wie pan, jak samochód ciężarowy wygląda kabina? Tam są 4 schodki, czy 3. To trzeba jednak osób. Ze dwie osoby przynajmniej. Nawet i 3. I to takie rosło.
żeby to zrobiło. A jakby tak coś się działo, to na pewno ktoś by się zainteresował. To było przy ruchliwej drodze rano. Nie wierzę, żeby tam nie było korków przy światłach czy cokolwiek. Jakie pani ma hipotezy, przypuszczenia po przeprowadzeniu swojego takiego prywatnego śledztwa? Na pewno przyczyniła się do tego jakaś osoba. Na pewno Paweł został pobity. Świadczył o tym obrażenia na jego ciele. W miejscu, gdzie znaleziono ciało kierowcy, panuje duży ruch. Przypomnę, że chodzi o wydarzenia z 7 maja 2020 roku. Może ktoś z państwa coś widział lub zarejestrował kamerką samochodową. Liczy się każda informacja, która może przyczynić się do rozwiązania tej tajemniczej sprawy.